Drogie dziadki, nazywam się Jerzy Sobieńko, jestem muzykiem, kompozytorem, dyrygentem i aranżerem. Jestem dyrektorem Orkiestry Sztosowskiej Obligato, która wykonuje utwory w gatunku muzyki klasycznej. Kim jest dyrygent? Dyrygent to pan albo pani, która stoi przed orkiestrą, frontem do orkiestry, tyłem do publiczności i decyduje o tym, w jakim tempie ma być wykonany utwór, czy wolno, czy szybko. Decyduje o jaki jest charakter utworu, czy ma być wesoły, żartobliwy, czy ma być smutny, czy ma być podniosły, czy ma być uroczysty. Oraz decyduje o dynamice utworu, czyli o tym, czy utwór ma być zagrany cicho, czy głośno. Dyrygent te wszystkie efekty uzyskuje za pomocą batuty. Batuta to jest taka magiczna pałeczka, którą dyrygent ma w ręce, i właśnie ona pokazuje muzykom, jak mają zagrać. Jej ruchy małe to małe, duże to duże, większe to większe. One decydują tak naprawdę o tym, czy orkiestra jest dobra, czy zła. Dzisiaj chciałem podzielić się z wami książką, którą czytałem w dzieciństwie i którą od czasu do czasu czytam w dniu dzisiejszym. Jest to książka Jana Brzechwy, Obchle szachrajce. Opisuje ona historię pchły, która jest elegancko ubrana, którą wszyscy lubią, która niestety ma jedną wielką wadę, że oszukuje. Mam nadzieję, że wy nie oszukujecie, nie kłamiecie, ponieważ każde kłamstwo zawsze zostanie w którymś momencie wykryte i taki kłamca czy oszust zostaje naprawdę wtedy w bardzo trudnej sytuacji, jest mu bardzo, bardzo głupio. Tak więc, drogie dzieci, zaczynamy bajkę. Chcecie bajkę? Oto bajka. Była sobie pchła szachrajka, niesłychana rzecz po prostu, by ktoś tak marnego wzrostu i nędznego pchlego rodu mógłby czyniać bez powodu takie psoty i gałgaństwa, jak pchła owa, proszę państwa. Miała domek na przedmieściu, po ojczymie czy po teściu, dom złożony z trzech pięterek i pokojów cały szereg. Więc salonik, więc sypialnie, jadalnie, naturalnie gabinecik i korytarz. O cokolwiek się zapytasz, wszystko miała, aż jej gości zalewała żółć z zazdrości. Miała bryczkę, dwa kucyki, dojną krowę z Ameryki, psa kudłacza, owcę, kurę oraz koty szaroburę. Dwa uczone karaluchy w kuchni pasły sobie brzuchy, konik polny pchle szachrajce co dzień grał na bałałajce. Jednym słowem, miała życie ułożone znakomicie. Pchła szachrajka rzekła, lubię czasem w pchełki zagrać w klubie. Więc ubrana jak z igiełki pojechała zagrać w pchełki. Jedzie sobie pchła szachrajka, kolorowa jak mozaika. Jedzie pełna animuszu w żakieciku z lila pluszu, z żółtym piórkiem w kapeluszu, w modrych butach atłasowych, w rękawiczkach purpurowych. W klubie bywa tyle osób, że przycisnąć się nie sposób. Pchła krzyknęła, dajcie drogę, jestem mała, przejść nie mogę. Tłum rozstąpił się, a ona przeszła środkiem niewzruszona. Już do stołu mknie czym prędzej i wyjmuje stos pieniędzy. Postawiłabym 3 grosze na zielone. Bardzo proszę. Pchełki skaczą jak szalone. Tu niebieskie, tam czerwone. Tu wygrana, tam przegrana. Na zielone, proszę pana. Pchła szachrajka była mała. Między pchełki się wmieszała i po stole sama skacze. To znaczy, myślą gracze, w którąkolwiek spojrzeć stronę, wygrywają wciąż zielone. Nim się gracze połapali, pchła szachrajka wyszła z sali i z wygraną swą do domu pojechała po kryjomu. Pomyślała, po tej próbie nie pokaże się już w klubie. Taki dała więc telegram. Więcej z wami w pchełki nie gram. Pchle zachciało się brewerii. Poszła więc do menażerii. Właśnie słoń po drodze dreptał, pchły o mało nie rozdeptał. Patrzy, cóż to za ziebełko? Co tu robisz, pani pchełko? Pchła stuknęła parasolką. Jestem pchłą, lecz przy tym Polką. Żądam większej galanterii, panie słoniu z menażerii. Słoń pokręcił grzecznie trąbą i powiada. Jestem Jumbo. Przyjechałem tu z Kolombo. Rzeczy na to pchła do słonia. A ja jestem rodem z Błonia. Tam plantację mam wzorową, sadzę na niej kość słoniową. Obok domu dla kaprysu trzymam stale 100 tygrysów. 100 kangurów, 100 lampartów, ze mną pani nie ma żartów. Słoń pokręcił trąbą grzecznie.
rzeczywiście niebezpiecznie. Potem upadł na kolana i powiedział: ukochana, takiej właśnie pragnie żony Jumbo, sługa uniżony. Pchła usiadła mu na karku, przejechała się po parku, wreszcie rzekła: drogi Jumbo, imponujesz mi swą trąbą, ale tylko trąbą. Za czym możesz zostać mym trębaczem? Pchła szachrajka po obiedzie do cukierni bryczką jedzie. Już z daleka widać z bryczki purpurowe rękawiczki. Pchły ciastkami zwykle gardzą. Nasza zaś lubiła bardzo tartoletki, papatacze, ptysie, bezy i sękacze, rurki z kremem, tort z wiśniami i babeczki z malinami. Chodzi śmiało do cukierni, wpła skłaniają się odźwierni, już kelnerzy przyskakują, grzecznie w rączkę ją całują. Dzisiaj rurki z kremem zjem, bo ogromnie lubię krem. Proszę podać mi 30, stolik więcej nie pomieści. Przy stoliku pchła zasiadła, jedną rurkę z kremem zjadła, zostawiła pełną tacę. Za tę jedną rurkę płacę. Wstała, wyszła, od niechcenia powiedziała: do widzenia. I mignęły tylko z bryczki purpurowe rękawiczki. Bardzo dziwią się kelnerzy. Jak rozumieć to należy? O 30 rurek prosić, a po jednej mieć już dosyć. Nagle patrzą, co to? Czemu w rurkach wcale nie ma kremu? Wszystkie puste. Co za kwestia? Zjadła cały krem ta bestia. Tak się przejął tym cukiernik, że przypalił cały piernik i zawołał: proszę mi tu kupić jutro flaszkę flitu, gdy znów przyjdzie pchła przeklęta, rurki z kremem popamięta. Raz któregoś dnia przy święcie urządziła pchła przyjęcie. Gości przyszło co niemiara, chrabąszcz, komar, mucha stara, przydreptały dwa pająki, ćmy, szerszenie i biedronki. Jedna osa, cztery pszczoły, motyl, czmiel i bąk wesoły. Mole, mrówki oraz ważki i zaczęły się igraszki. Dwa uczone karaluchy roznosiły placek kruchy. Pestek, maku, cukru garstki, a w sztaneczkach jak na parstki sok z czereśni, oranżadę i mrożoną czekoladę. W pewnej chwili pchła powiada: jestem gościom bardzo rada i z największą przyjemnością coś zaśpiewam miłym gościom. Dajmy na to arię z Toski, lecz po włosku, bo znam włoski. Zawołali goście: brawo, niech zaśpiewa, bo ma prawo. Wszyscy zatem jeść przestali, pchła stanęła w końcu sali i z usteczek jej maleńkich popłynęły cudne dźwięki. Pchła śpiewała niemal bosko. Komal bzyknął czule: Tosko. Toska drobne swoje rączki zacisnęła jak dwa pączki, w rączki smutnie twarz wtuliła i tak śpiew swój zakończyła. Co za głos, krzyknęli goście, niech zaśpiewa jeszcze, proście. Pchła zgodziła się z łatwością i zaśpiewać miała gościom arię z Halki, a tymczasem zaśpiewała takim basem, że aż goście, co siedzieli, spadli z krzeseł i z foteli. Żuk podskoczył, zatkał uszy, przecież ona nas ogłuszy. Bujda! Krzyknął prosto z mostu. Rzecz wydała się. Po prostu nie śpiewała pchła szachrajka, tylko skrzynka samograjka, a karaluch w niej ukryty jak na złość pomylił płyty. Żuk powiedział tylko: żuka pchła szachrajka nie oszuka. I zapalił dumnie fajkę, opuszczając pchłę szachrajkę. Drogi dziadki, jeśli jesteście ciekawi kolejnych przygód pchły szachrajki, sięgnijcie po tę książkę. Jan Brzechwa, Pchła szachrajka. Zachęcam też do śledzenia kolejnych wydarzeń Międzypokoleniowego Festiwalu Literatury Dziecięcej Ojce Dziadki. Dziękuję bardzo.